Siema. Siema. Jak masz na imię? Oliwier. Oliwier. A ty? Kuba. Kuba. Łukasz. Łukasz. Podnóżki, tak? Chcecie wiedzieć? Cofnięte, prawda? Tak, są cofnięte i trochę jest zmieniony kąt. Ja ci powiem tak, w każdym motocyklu to jest inaczej. KTM będzie miał inaczej. 450 KTM będzie miała inaczej, 350 inaczej, bo zawsze jest inaczej silnik ułożony, inaczej wypada rama. Tak, tak. No nie są takie same ramy. I po prostu, czy Suzuki, czy coś, zawsze jest tutaj inny kąt. Wysunięte może są tak samo, ale kąt się tutaj zmienia. W becie minimalnie, bo dużo nie trzeba było korekty wprowadzać, nie? Ale w KTM-ie, na przykład w Yamaszce, nie, to ten kąt już jest większy. Tu tego kąta zmiany aż prawie nie widać, bo to jest naprawdę tam około parę stopni tylko. Ale zobacz, trzymanie, nie? Jakie? Widzisz, jak to wszystko jest. Jeżeli chodzi o buty, niszczą się mocno od poduszek? Powiem ci, no, można sobie je spiłować, nie, jak się boisz o to, ale ja wolę, żeby mi się mocno trzymały, nie? Bo słyszałem, że one mega trzymają nogę, nie? No. Trzeba się przyzwyczaić nawet. No, trzymają, trzymają. Także jest nawet ciężko tutaj dojechać, jak chcesz sobie tak butem poślizgać się, nie? No, no. No wiadomo, na siedząco sobie łatwo biegi przerzucisz, ale na stojąco już jest co tutaj tak. Trzeba manewrować, no, trzeba, ale to idzie się przyzwyczaić, to jest tam. Najważniejsze, że słuchaj, że to zawsze cię trzyma, nie? Tak, tak, tak. Ciekawe właśnie, myślałem o tej podwyżce. No i wymusza ci pozycję, nie? Co, chciałeś taki zamówić dla Cyquart? No właśnie, coś myślałem, od Szoka nawet, bo tam produkuje swoje, nie? I też są właśnie cofnięte, a chłopaki polecają mi, nie? Mega. Tu, na, jak się powołasz na Blegowcu, zawsze będziesz miał rabat. Z Buglacy? No, może nie duży, ale zawsze przesyłka jest darmowa, czyli 20 zł jest w kieszeni, nie? Bo tu ile masz, jaką pewność? 350. A, 350. No, a myślałeś, że ile? A myślałem, że więcej, bo w becie to lubią te 500 i robić te 390 jakieś. No, no, nie, 350 to jest. Nawet większej pojemności to bym nie chciał mieć. A jeździłeś na KTM-ie 3,5 też, Wenduro? Tak. Co, porównywalne są? I Wenduro też, no. Porównywalne, tak? No, porównywalne. To na kiwaku właśnie? No, tu jest kiwak, no. Wiesz, no nie jeździłem tak, żeby nie wiadomo, co tam robić na nim, ale... Jakieś podjazdy, jakieś coś, tak kiedyś tak przejechać się chwilę, to tak. Ciekawe, ciekawe. To będzie fajnie, tak wszystko inaczej zabudowane, nie? No jest inaczej, jest, wiesz, fajne, zobacz. Tu tym guzikiem masz dojście do całości. O, proszę. No. Jednym przyciskiem, nie? W KTM-ie w tych starszych miałeś tu jeszcze odkręcane, nie? Tak, bo od spodu masz jedną śrubkę, no. I dopiero. No. Tak samo tutaj, tylko też jednym palcem bierzesz i to... Airboxa. I całe ci tam. Wszystko wychodzi. Fajnie, fajnie. Obsługa jest po prostu bardzo prosta. Nie, to akurat petarda. Skoro. Petarda, nie? No i doskonale wyważony motocykl, nie? To tak? Ci mogę powiedzieć, tak. Beta, bo to jest, oni się wywodzą z Triala i oni po prostu wiedzą, jak to ma wszystko, wiesz, funkcjonować. Czyli doświadczenie zawodowe mają niesamowite. Fajne. Czyli oni nic nie przerabiają, tak jak mają ramy, tak je cały czas robią, nic nie zmieniają. Bo mają już to dopracowane i dlatego w tych podnóżkach dużo nie trzeba było, rozumiesz, ingerencji. No, korekty takie. Korekty, nie? Wiadomo, one są trochę szersze, są wysunięte do tyłu. Tak, tak. Widać tu, że o, trochę kątem też są do tyłu, nie? Tak. Fajnie, fajnie. Obdaruję was tutaj gadżetami. Dziękuję. O, dziękujemy. Kanał znacie? Znamy. Zakowca, oczywiście. Tak, a ja. To patrzcie. To po kalendarzu. Dziękujemy. To nie wszystko. A. Patrz, z tego zielka znasz z filmu? Nie kojarzysz zielka? Z rok temu jakieś nagrywki, pamiętam, no, były. No, to trzymaj. To się podzielicie, dam wam po więcej. Wlepy na pewno chcecie? Jasne. To się podzielicie plakatami? No. Nie? Wlepami też się podzielicie? I... Dobra.
Masz jakiś sprzęt? Ja nie. Nie masz. A ty masz? Nie. A ty masz? Mam. Jaki? 350. XCF-a. XCF-a. Jak ci się jeździ? Petardo, fajnie. Na kole? Fajnie. Latasz? Powiem ci, bo miałem teraz przerwę, rok czasu, bo też miałem 350 przed. I miałem rok czasu przerwy i znowu właśnie powróciłem. Coś tam powoli będzie szło, nie? Trzymajcie. O, super, dzięki. Macie markę Lita? Ja? Chyba nie. A, markę! Markę. Tak, no to oczywiście. A w czym bloku jeździ? W Litwie, nie? Fajnie, fajnie. To ja wam życzę, żebyście kupili sobie sprzęta. Co byście chcieli, motocykl czy kłada? Ja motocykl raczej. No, a ja bardziej kłada. No. Kłada. No. Taki by ci przypasił? 250? Nie wiem. Na pewno. Może by był dobry. Dobry by był, mówię ci. To nawet dorosły na niego wsiada i zawsze pan. To ten, co Kuba jeździł? No. Aż się już usiąść jak na motocykl. No fajnie, fajnie. I na koło go. To jeszcze nie umiem. Piątka. 250 to jest piątka. Albo czwórka nawet, wiesz? Tego nie wiem, bo nie wypróbowałem. No ty, pido. Będziecie na filmiku. No, każdy filmik, każdy odcinek z widzami będę wstawiał osobno. A co tam, nie? A to widziałeś? Nie widziałeś? Ja ładnie zrobiłem. Widziałem zdjęcia, ale... No to masz na żywo. Zaszyte, tak? Tak. Wyprofilowane. Ładne, ładne. Chcę teraz taki odcinek zrobić, pojechać na SK i z tirami się ścigać. Bo ile to jest? Ile to ma? 180 w dwusuwie. W takiej masie? No. Zobacz na jakie ramię, nie? Lekkie to jest bardzo. To musi iść, co? No. Idzie. Stoczy dychy, wykręca. No i przyspieszenie ma, nie? Daniel, ten jego, co ten twój Volkswagen, to wiesz. Dobra, to dziękujemy bardzo. Super. Powodzenia. O, ja nie będę wiedział. Dzięki wielkie. Nara. No.